Hołuj z tej strony z kanału Okiem Matki. To będzie podcast, ponieważ jest późno i nie ma dobrego światła do robienia filmów. W tym podcaście chciałabym powiedzieć o właściwie do osób, do kobiet właściwie głównie, które być może właśnie albo całkiem niedawno znalazły się w takiej sytuacji, że są same, są samotne i dodatkowo są matkami. Ja gdzieś tam być może już takie filmy robiłam, ale teraz chciałabym powiedzieć zwykły konkret. Zaczyna się rok szkolny i po prostu chciałam powiedzieć, jak wygląda, jak ja układam sobie, bo to jest jednak kwestia jednak dyscypliny dużej i ułożenia sobie wszystkiego dobrze w życiu, tak żeby każdy był zadowolony, żeby wszystkich potrzeby, czyli i nasze kobiet, tak, i kobiety, matki, były zaspokojone i dzieci. Ja jestem oczywiście specyficznym przypadkiem, ponieważ ja pracuję w domu, ale znów zdaję sobie sprawę, że nie tylko ja pracuję w domu. Naprawdę wiele osób, wiele kobiet pracuje w domu. No i jestem może też bardziej specyficznym przypadkiem, bo moje dzieci nie chodzą do szkoły ani do przedszkola. Więc jakby możecie pominąć to uwagi milczeniem. Aczkolwiek powiem wam też, jakie są bonusy tego wszystkiego. No dobra. Czyli konkret. Po prostu powiem wam konkret. Bo oczywiście w wakacje to jest trochę inaczej. W wakacje jest tak, że w wakacje jest dużo więcej luzu, bo ja jestem nauczycielem. Ale podejrzewam, że dla innych osób to po prostu może być to samo, tak? Może być to kontynuacja tego samego, albo może możecie przejść w tryb po prostu podróżowania, tak jak my, czy też po prostu wyjeżdżanie na dłuższy okres, kilka tygodni na przykład, do rodziny. No dobrze, ale jak wygląda życie samotnej matki i jej dzieci w ciągu roku szkolnego? Zwłaszcza wtedy, tak jak ja, kiedy dzieci nie chodzą do szkoły, przedszkola. No ale myślę, że możecie sobie to jakoś tam dostosować do siebie. Ja trzymam teraz przed oczami taki grafik. To jest mój grafik. Grafik, o tym jest właściwie wszystko. Czyli to, co ja robię z dziećmi. Nasze jakieś zajęcia, ale też moja praca. Wstaję codziennie. Od poniedziałku do piątku o godzinie między 7 a 7.30. Jem takie dosyć szybkie śniadanie, piję kawę. To jest też taki moment, jak zanim robię to, wstaję i właściwie idę nastawić tą kawę, a w tym czasie czasami biorę prysznic, albo nie nastawiam tej kawy, tylko po prostu idę wziąć prysznic i pod prysznicem to też jest taki trochę moment medytacji, bo harmonizuję swoje czakry. W każdym razie mam taki jakby moment medytacji pod prysznicem rano, poza tym prysznic dobrze mnie budzi. Potem jest ta krótka kawa, robię kawę gotowaną 5 przemian i robię sobie kanapkę, tak? Coś prostego do jedzenia. Jeszcze zależy, czy to już jest środek zimy, czy koniec lata. Gdzieś tam w środku zimy to często robię kaszę taką, owsiankę, okay? Taką na wodzie. Jem to śniadanie i mam taki moment drugi medytacji, czy taką chwilę, kiedy jestem sama rano przy tym śniadaniu albo już tylko z kawą. Jeżeli jest ciepło, to siadam sobie na balkonie, a jeżeli nie, to po prostu siadam w tym miejscu, gdzie uczę. To jest taki malutki salonik, takie miejsce obok kuchni, obok aneksu kuchennego i tam sobie po prostu spokojnie tę kawę piję. I albo sobie myślę o czymś, albo czytam książkę, bo jakoś tam się relaksuję, tak? Medytuję sobie. Taki spokojny moment z tą kawą pod prysznicem to są takie dwa punkty startowe dla mnie bardzo, bardzo ważne. Takie momenty, kiedy ja się doprowadzę do równowagi, a jednocześnie są to cenne momenty, bo ja zwykle jestem sama wtedy. Moje dzieci śpią jeszcze. Budzą się zwykle około 8-8.30. Ale nie przychodzą do mnie, w sensie ja zaczynam już zajęcie, mam zajęcia, zwykle mam jedną lekcję między 8.30 a 9.30. No i jeżeli te dzieci się obudzą, no bo ja jeszcze rano, jak robię sobie śniadanie, to robię też czasem im, znaczy robię im kanapkę, tak żeby potem jak się obudzą, to im to śniadanie dać.
i wtedy, jeżeli nie chcą doczekać do 9:30, to jedzą w swoich pokojach. Rano mam tylko zajęcia godzinę. Jeżeli pracujecie w domu, to mogło być cokolwiek. W czasie wakacji robię tak, że przez tą godzinę na przykład piszę coś tam, ok? Potem, nawet jeżeli dzieci trochę zjadły, to jemy długie śniadanie razem, albo ja wypijam długą kawę, albo sobie jakoś tam na luzie gadamy. Taki moment rodzinny dosyć. I to jest taki ważny moment, bo to jest taki, są te momenty rodzinne, tak? Zwykle są to posiłki. A potem zaczynamy. Moje dziecko starsze to jeszcze wtedy, kiedy ja, jeżeli obudzi się wcześniej o 8, to zaczyna robić swoje lekcje z książek, tak? Na każdy dzień ma wyznaczoną inną lekcję. Na przykład w poniedziałek ma polski, robi polski z książek, ma zaznaczony przeze mnie, albo po prostu sam wie, że to ma być jeden rozdział. Na przykład wtorki ma informatykę, środy ma historię i na tej zasadzie. Po jednym rozdziale. Potem, jak on to skończy, to robię z nim zwykle około tam 9:30 czy 10:00 zajęcia językowe, bo codziennie mamy jakieś, znaczy mamy języki codziennie, tak? Więc robię z nim jakieś zajęcia językowe. Natomiast on zwykle nie przychodzi do mnie tak przed 10:00, bo jeszcze nie zrobi swoich lekcji. Natomiast wcześniej robię wczesną edukację z młodszym synem, 3-latkiem, i to właściwie jest powód, ta wczesna edukacja głównie, że on nie chodzi do przedszkola. Po prostu uznałam, że tak jest lepiej, wtedy mogę go sama uczyć. I robię też takie zajęcia zabawowe z nim, językowe. Wczesna edukacja, czyli po prostu globalne czytanie, globalna matematyka, jakieś gry i tak dalej. Młodszy też ma zajęcia językowe. I potem właściwie już jest obiad, bo to wszystko trochę czasu zajmuje. O, jest też taki moment na słuchanie. Starszy syn w swoim pokoju czasami słucha. Właściwie słucha tej płyty, która dopasowana jest do książki nauki danego języka, a młodszy to po prostu słucha różnych piosenek też, czasami z książki, z którego jakoś tam powiedzmy uczę, ale to w cudzysłowie, no bo on to ma zabawowo, ale po prostu puszczam jakieś piosenki obcojęzyczne, ale z płyty, nie ma obrazu, okay? Tak żeby to nie przyciągało jakoś bardzo ich uwagi, natomiast jest to, leci w tle, słuchają, przynajmniej godzinę dziennie musi być słuchania danego języka. W niektóre dni, na przykład w dzień hiszpański, przychodzi jeszcze pani, no nie wiem jak to będzie w tym roku, ale myślę, że będzie znowu przychodzić, tak żeby pogadać z nimi, ponieważ ja słabiej znam, znaczy z nimi i ze mną w sumie, ale głównie bawi się z nimi, bo ja słabiej znam ten język, na przykład jeżeli chodzi o hiszpański, i być może będzie przychodzić jeszcze pani do rosyjskiego też godzinę w tygodniu. Ale nie żeby robić jakieś lekcje, tylko po prostu takie konwersacje, pogadać, pobawić się z dzieciakami. Łącznie, tak, z jednym i z drugim. I to właściwie tyle, bo potem już jest obiad. Około 12:30 do 13:00 musimy już zjeść obiad. I po obiedzie, i to jest jakby stały plan na cały tydzień, tak? Zawsze jest o tej samej godzinie to śniadanie, obiad. I tu jest bardzo regularnie. A potem po obiedzie wychodzimy na jakiś spacer albo na plac zabaw. Nie mamy dużo czasu, mamy godzinę, około godziny, zależnie jak długo na ten obiad wyjdzie. I potem wracamy i ja mam już moje zajęcia. I to jest druga część dla mojego starszego syna, kiedy on może kończyć swoje lekcje, jeżeli ich nie skończył. Albo może po prostu zwykle oni się zresztą bawią razem. Chłopaki w tym momencie. Czasami idą też gdzieś do sąsiadów, to na jakieś zabawy, albo sąsiedzi przychodzą, jeżeli nie chłopią za bardzo, to mogą być. I ja mam lekcje, no tu mam kilka lekcji, 4, 5, 6 lekcji z przerwami albo bez.
po tym wszystkim, no w trakcie też mogą być jakieś zajęcia, na które syn starszy wyjdzie sobie, po prostu jeżeli one są na jakimś osiedlu, to zależy, każdy rok jest trochę inny. Każdego dnia, właściwie poniedziałek i na przykład poniedziałek i środy ma karate, na które chodzi, ja potem tylko odbieram. Wtorki natomiast jeździmy razem na takie inne zajęcia kung fu, ale tam mogą być te wszyscy, właściwie rodzina może cała przyjść, więc tam. To jest wieczorem, idziemy wszyscy razem po moich zajęciach. Natomiast czwartek, koniec tygodnia jest trochę inna, ponieważ moje dzieci w związku z tym, że mają edukację domową, to mogą sobie pojechać do dziadka. Dlatego w czwartek dziadek zabiera obu synów i starszy idzie na zajęcia. Dziadek zaprowadza go na zajęcia matematyki mat planecie i potem zabiera obu do siebie o 40 km stąd, tak? Do siebie, tam mają dom z ogrodem i tam dzieci zostają czwartek, wieczór, piątek i sobotę. I w sobotę przyjeżdżam ja. Także ja mam właściwie cały czas taki sam tryb działania, tylko piątek nie mam dzieci i wieczorem czwartek. W związku z tym czwartek wieczorem idę sobie na jogę, na zorganizowane zajęcia niedaleko mnie. Natomiast po południu pracuję normalnie, tak? I normalnie był obiad w ciągu czwartku i tak dalej, i tak dalej. Czyli jakby przedporanek jest taki sam, a po południu mam bardziej wolne. W piątek mam cały wolny, w sensie bez dzieci. I wtedy pracuję nad robieniem filmów właśnie. W ogóle w wakacje nie jestem na tyle wolna, tak żeby robić filmy jakby ciągle. Robię ich mniej i w innych momentach. Zwykle to właśnie będzie piątek. W tym roku w każdym razie mam całe przedpołudnie na to, z wyjątkiem godziny zajęć, lekcji języka. Mam jedną lekcję języka, a potem mam cały wolny do obiadu. I będę tam robić swoje serwisy internetowe, blogi i tak dalej, więc po prostu pracuję, ok? Czyli rano pracuję już tu bez dzieci. Potem mam pracę, potem mam obiad i znowu kilka lekcji i praca. Jakby zajęcia i warsztaty. I wieczorem mam jogę. I to jest wszystko bez dzieci. Natomiast mogę oczywiście sobie gdzieś tam wyjść zamiast iść na jogę w piątek, okay, na gdziekolwiek. Aczkolwiek ja nie chodzę na żadne imprezy i tak dalej. Dla mnie rok szkolny to musi być bardzo taki usystematyzowany i ja się wcześniej kładę spać. Właśnie między poniedziałkiem a piątkiem to ja zasadniczo tak wstaję o tej 7 czy 7:30. Zależniejsze od pół roku, najpóźniej 7:30 i kładę się spać, no tak jak teraz, moje dzieci właściwie kładną się spać dosyć późno, 22, no może to już przed, zależy, no 22 już śpią, natomiast ja zwykle 23 albo 23:30 staram się położyć przed północą. Teraz akurat robię ten film, więc pewnie nie będę czytać książki. Czasami wieczorem zamiast robienia filmu, bo to właściwie jest rzadkie, to tak jak mi się coś przypomni, to robię film, ale zwykle po prostu czytam książkę sobie. I no dobra, czyli sobota, i teraz zostaje sobota. Ja w sobotę zasadniczo właściwie nie pracuję, aczkolwiek zastanawiam się w tej chwili, czy nie poprowadzić warsztatów, czy nie zacząć robienia nowych warsztatów, czyli czy nie pracować po prostu w sobotę rano. Wtedy, kiedy dzieci jeszcze są u dziadka, nie wiem, to jakby wszystko wyjdzie w praniu. To zależy, aczkolwiek podejrzewam, że jeżeli jesteście samotnymi matkami, no to w tym momencie możecie też pracować być może w sobotę. No i jakby takie mam rozwiązanie, tak? Jeżeli chodzi o bycie samotną matką, że to trzeba po prostu liczyć na inne osoby. I to jeszcze zależy, jaki kto jest. Ja wiem, że nie wszyscy potrafią po prostu z dziećmi zostać w domu. Aczkolwiek ja nie widzę różnicy między zostaniem z jednym dzieckiem a dwojgiem. Jeżeli drugie dziecko jest malutkie, to nie widzę sensu dawać dziecka do przedszkola starszego. No ale to jakby nie moja sprawa, to wasze decyzje. Natomiast na pewno trzeba liczyć na pomoc rodziców.
jeżeli rodzice taką pomoc oferują, to jak najbardziej. Jak najbardziej uważam, że dzieci wtedy mogą spędzać sporo czasu z dziadkami, jeździć tam na weekendy. Nie, na przykład te czwartek, piątek, sobota i w sobotę po południu jadę po dzieci. No i niedzielę wracamy, starszy syn, niedziela, sobota i niedziela to jest właściwie moment, kiedy dzieci mogą widywać się z ojcami, tak? Chyba, że jakoś inaczej sobie to rozwiążecie, a u nas jest to właśnie weekend, co tydzień weekend, tak? Także tak to mamy rozplanowane. Jeżeli chodzi o wszelkie sprzątanie i inne rzeczy, to ja nie mam na to czasu, znaczy w sensie na gruntowne sprzątanie z myciem podłogi i tak dalej, czy pranie i tak dalej, wszystko zostawiam na weekend i tak naprawdę dla mnie to jest sobota po południu i niedziela, jeżeli zdarzy nam się jakieś wyjście, czy gdzieś zostaniemy dłużej u dziadków, no to w tym momencie po prostu będzie, jest to sprzątanie oględne, bym powiedziała, tak? Natomiast takie sprzątanie typu zabawki i tak dalej, no to musi być sprzątane codziennie. Wtedy, kiedy jest rok szkolny, kiedy ja pracuję, to dzieci wiedzą, że no nie mogą tych zabawek wszędzie wywlec po całym mieszkaniu. Ja wtedy jestem zła. Te zabawki muszą zostawić w ich pokojach przede wszystkim. No i uczę dzieci, żeby jednak sprzątały. No starszy syn 10 lat, no to oczywiście sprząta po sobie, w ogóle nie mam żadnego z tym problemu. Nawet zaproponował, że będzie odkurzał i mył podłogę u siebie. Zobaczymy. Jeżeli chodzi o inne obowiązki, to starszy syn jeszcze pomaga mi w... Znaczy zmywarkę wyjmuje. No i wynosi śmieci. To tak, tak to wygląda. W roku szkolnym to właściwie jest dyscyplina. Uważam, że należy się wysypiać. Jak się jest samotną matką, to się po prostu ma bardzo dużo na głowie. Nawet jeżeli dzieci chodzą do szkoły, zresztą szkoła jest dużym obciążeniem psychicznym i fizycznym również. Ja uważam, że łatwiej jest uczyć w domu. No ale to jakby kwestia tego, co kto wypróbował i co mu pasuje. Taki jest mój plan dnia. I tak ja rozwiązałam sobie życie. Tak ja rozwiązałam te problemy życia związane z byciem samotną matką. Mogę wam tyle radzić, że no jakby taka dyscyplina i trzymanie się grafiku, to myślę, że też dobrze robi w tych początkowych chwilach, kiedy jest ciężko, kiedy właściwie dopiero nastąpił ten rozpad rodziny, to myślę, że silnie trzeba trzymać się z sąsiadami, koleżankami i rodziną, którzy po prostu pomogą i te dzieci gdzieś tam w ciągu tygodnia wezmą, bo bardzo cenny jest taki na przykład cały dzień wolny, tak, w sensie bez dzieci, tak, nawet jeżeli wtedy sprzątacie, to mimo wszystko to jest zupełnie inaczej. Albo wtedy, kiedy ktoś przyjedzie, bo ja też miałam w zeszłym roku tak, że przyjeżdżał dziadek i się tymi dziećmi przez cały dzień na przykład zajmował, tak. To tyle ode mnie. Wierzcie w siebie, nie gaście swojego wewnętrznego ognia. Przesyłajcie, polubiajcie i tak dalej. Postawiam ją. Kotka dogrywka, zapomniałam powiedzieć jeszcze o tym, o wieczorach właściwie, bo powiedziałam, znaczy w sensie powiedziałam o tym, że chodzimy spać o 22-23, natomiast nie powiedziałam, jak to wygląda, natomiast to jest też ważny czas. Ja jak kończę swoje zajęcia, to robię tak, żeby moje zajęcia, moja praca nie trwała nigdy dłużej niż do 18:30, tak? Tak, żebyśmy spokojnie o tej 19 zjedli kolację, a jeżeli starszy syn ma jakieś zajęcia, to ja po prostu tam po niego jadę z młodszym. Jak wracamy, to czasami zahaczamy jeszcze o plac zabaw, zależy oczywiście jaka pora roku, ale czasami się gdzieś włóczymy jednak, nawet jak jest kiepska pora roku, w sensie jesień czy zima, to gdzieś tam czasami się włóczymy no, taką naprawdę ciemną nocą po tych placach zabaw, co jest takie może śmieszne, albo łazimy w kaloszach gdzieś po ulicach, po prostu żeby się, że tak powiem, przewietrzyć i pogadać sobie razem. Natomiast potem docieramy, wtedy czasami docieramy na przykład, robię takie rzeczy, słuchajcie, że na przykład docieramy o 20 do domu, nie kąpię dzieci codziennie, ok? Ani nie zmuszam do tego 10-latka. W ogóle nie uważam, żeby dzieci musiały się myć codziennie, chyba że faktycznie są jakieś zabrudzone masakrycznie w jakiś lecie, jakby głównie nie. Kąpią się tak gdzieś dwa razy w tygodniu.
A czasami nawet raz, zależy, tak, zimą. Jeszcze zależy, jakie są też, jaka, jeżeli jest choroba, to w ogóle potrafią się ponad tydzień nie kąpać, ok? Jeżeli jest jakiś gil i tak dalej. W każdym razie docieramy czasami do domu właśnie o 20, ale mamy 21 po niektórych zajęciach. I wtedy to wygląda tak, że to śniadanie jest bardzo szybkie. A czasami, jeżeli to jest dzień kąpieli, to robię coś takiego, że dzieciaki kąpią się razem, nalewam wody, nie za dużo, ale no też tak nie zupełnie mało. Jest tam starszy 10-latek, kąpię się z 3-latkiem i no wypróbowaliśmy to już wiele, wiele razy, więc jakby mam zaufanie. Poza tym tej wody nie jest za dużo, a starszy jest odpowiedzialny. No ja to nie jest takie coś, co ja bym całkowicie polecała, zależy od dzieci. Okay? Aczkolwiek u mnie jest to bezpieczne. W każdym razie jest tak i czasem jest tak, że oni dostają tą kolację do łazienki i zjadają ją, jak już są w ręcznikach, wychodzą, suszą się, tak, przybierają w piżamy i tam siedzą, gadają, przybierając się w te piżamy albo susząc się jeszcze i zjadają jeszcze tam kanapkę czy coś, wypijają herbatę, myją zęby zaraz potem i stamtąd już właściwie idą do mnie, to znaczy wybierają książki, bo mamy taki moment wybierania książek, zwłaszcza młodszy to bardzo lubi i przynosi wszystkie te książki do mnie do łóżka, ja mam takie duże łóżko małżeńskie, wszystkie te książki, robimy też ostatnią sesję globalnego czytania, czyli przynosimy literki, jak to mówi mój syn, czyli słowa albo zdania globalne. Jest ostatnie czytanie, czasami nawet już zmiksowane, czyli i język polski, i język obcy, jedno po drugim, z odstępem powiedzmy 15 czy 20 minut jakby, tak, pomiędzy czytaniem w środku. I mamy różne książki, tak, to mogą być i książki i po polsku, czytamy i baśnie, i to wybór mojego syna, czyli na przykład Bob Budowniczy, tak, przeczytamy, nie wiem, coś tam, co on przyniesie. Trochę książek z globalnego czytania, te literki. No generalnie tego jest dużo. Czytamy zazwyczaj godzinę albo ponad. Do tego dochodzą właśnie jakieś baśnie, zawsze czytamy. Tak, żeby to było pomiędzy starszym a młodszym. Teraz czytamy baśnie polskie. I czytamy jakąś lekturę dla starszego. No teraz czytam w pustyni w puszczy akurat. Ale mamy zaległą środkę Marysia, więc potem będzie pewnie środka Marysia. Młodszy w tym czasie się przegląda sobie inne książki albo przynosi zawsze zestaw Lego. A starszy syn też zwykle ma jakieś klocki Lego ze sobą albo po prostu ma jakąś inną książkę. Wtedy, kiedy ja czytam książkę na przykład dla trzylatka, nie wiem, o Bobie Budowniczym, no to on się zajmuje jakąś inną swoją książką, tak? Więc generalnie siedzimy razem w tym łóżku, wszyscy razem. Ja siedzę po środku, żeby za bardzo sobie nie wygłupiała się, nie kłócili, ale zwykle jest spokój. I to jest nasz ostatni moment bycia razem tego dnia. Potem starszy idzie do swojego łóżka, on tam wcześniej już sobie pościelił, kładzie się i zwykle usypia. To jest już często już 10 godzina, albo tuż przed 10, przed 22 i młodszego, jeszcze zależy jakby na ile dotarliśmy szybko do domu i tak dalej, po zajęciach i tak dalej, 22 zwykle. I ja idę usypiać młodszego, który lubi, żeby z nim poleżeć, aż on uśnie w swoim pokoju. On wtedy jeszcze przed tym spaniem recytuje mi te wiersze, których się nauczył. Aha, bo ja jeszcze wybieram książki w tym całym długim czytaniu. Czasami jest jeszcze jeden czy dwa wiersze, którego akurat się uczy mi na pamięć, tak? Ale o tym mówiłam w innym filmie, o uczeniu się na pamięć. No i co? I ja usypiam tego małego, tak 10 minut, to zwykle dłużej nie trwa. Może 15, bo on już jest zmęczony oczywiście. A potem idę do starszego syna, który zwykle już śpi i wyłączył światło, ale ja tam jeszcze się kładę koło niego, przytulam go, on jest w takim półśnie. Zwykle to potem pamięta, to jest dla niego ważne, żebym przyszła. Jak nie śpi, to coś tam jeszcze gadamy po ciemku. Jak śpi, no to śpi, przytulam go i wychodzę. I potem przychodzę do siebie i właśnie mam ten czas dla siebie i zwykle czytam książkę.
Więc jakby w ciągu całego dnia, jak widać, ja właściwie nie mam czasu podejść do komputera. Mam zwykle ten laptop cały czas otwarty, to znaczy taki włączony, ale przymknięty. I czasami znajduję chwilę, nie wiem, przed tą 8:30 rano, zaglądam zwykle tak, żeby popatrzeć na swój kanał. Filmy czasami puszczam wtedy, albo puszczam tak o tej porze, jak teraz robię film albo czytam książkę, no to drugi moment, kiedy zaglądam do laptopa, to jest zwykle ten wieczór. Taki wieczór, gdzieś na przykład jak oni w tej kąpieli siedzą, to są wszystko w minutach, tak? To nie są długi, to nie jest długi czas. Jak coś tam muszę, to siadam. Ja w ogóle nie spędzam stricte przy komputerze w ciągu tygodnia, w ciągu roku szkolnego więcej niż, nie wiem, jakieś pół godziny, 20 minut to maksymalnie w ciągu dnia. Jeżeli coś muszę zrobić, czasami robię jakieś zamówienie, na przykład w sklepach jakichś, no to robię to na telefonie. Gdzieś tam w trakcie, nie wiem, w trakcie nawet śniadania, obiadu, czy po prostu jakiś tam kraść trzeba ten czas. Okay. Ale generalnie nie mam żadnych powiadomień włączonych, niczego w tym stylu. Więc jakby internet i na Facebooka właściwie w ogóle nie zaglądam, na swojego YouTube'a. Tyle. Nie ma na to czasu tak naprawdę. Pozdrawiam.